Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metro Last Light. Jak dobrze pamiętacie, właśnie jesteśmy w trakcie przeprawy przez most. Nie wiem... Ło, kurde mol, wiksuje się przy fotelu. Jak dobrze... Aha, ciągle mówię, jak dobrze pamiętacie. Widzicie, ja po prostu uważam, że wy macie nieomylną pamięć. Docencie to. Dzieją się dobre, fajne, dziwne, ciekawe rzeczy związane z tym mostem. Ten nasz... Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Ubrał się w ubranka i ogólnie bujamy się w tej chwili razem z nim. Ciekawy jestem, w sumie naszym zadaniem jest teraz dojść do polis. Proste. Ciekawy jestem, o tyle to jest głupie w tej chwili, że ja jestem prowadzony na ślepo korytarzami przed siebie. On idzie zaraz obok mnie, przy mnie, tak jakby za mną. I jesteśmy w ciągłym kontakcie. Zresztą chyba nie muszę wam tłumaczyć. O, czyżby chapter kolejny, ja to mam kurwa wyczucie. My idziemy w polis. W mieście. I bądź co będzie. Malysz nie zachciał uchodzić. Co to drży go rядом. Пока nie mogę понять, co. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. No coś czuję, że jednak gdybyśmy nie mieli jego pomocy, to mogłoby być cienko, ale jesteśmy coraz bliżej polis. Słuchajcie, zobaczę sobie tylko jedną. Jestem tego strasznie ciekawy. Zobaczę sobie osiągnięcia w tej grze. W międzyczasie odrzucę wszystkie zaproszenia, bo wybaczcie, nie będę akceptował takich po prostu z dupa zaproszeń. Wybaczcie. Jestem ciekaw, ile zostało mi jeszcze poziomów. Ciekawy jestem, czy są konsekwencje. Cholera, tutaj nie ma achievementów za przechodzenie poziomów. Kurwa, dobra. To trudno. Miałem nadzieję, że zobaczę, ile mi brakuje do końca gry, bo jestem tego mega ciekaw, ale najwyraźniej nie jest mi to dane. Dobra, idziemy za ziomusiem. Co tam ziomuś? On tak jakoś dziwnie, patrzcie, kurwa, jakie on ma w ogóle umiejętności. Może tak przeskakiwać do przodu? Kojarzy mi się to z nowym Infamous, gdzie już zostało potwierdzone, że naszą główną broń będzie dym. Że taka będzie nasza umiejętność związana z dymem. Dobra, pójdę sobie za nim, zaufam mu. Tam jest. Odsuda trudno widzieć. Daj mi możliwość paczania. Ziomuś! Jestem w krzakach niewidzialny? Chuja tam, jestem widzialny. W którą stronę iść? W ogóle co to jest? Mam nadzieję, że to jest jakiś jebany dworzec, którym dam radę zejść niżej. Tamten ktoś... A nie, dobra, tam jest cień, przepraszam, to jest ten mój... Tam ludzie. Dzieciak. Boją się, że na nich napadą, no nie zły. Nie są źli, o Boże, dobrze wiedzieć, szczerze mówiąc. Nie przeszkodzi mi, jeśli będę musiał jeszcze powybijać trochę ludzi, ale z drugiej strony chciałbym już dotrzeć do jakiejś cywilizacji. O, cześć. Це ж рейнджер з полісу. Вау, нарешті. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіла. Як буде нас більше, то може більше ще до нас переконають. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Похандлювати, повідаєш? Цікава опція. З ким? Не з тим зьомусем, що? Повидавалем цілу мою амуніцію, бо... Фу, цілий мій хайс, бо нім курва стрілявим. Aha, czyli dotarłem nareszcie do jakichś ludzi sensownych. Jesus Christ, god damn it, I am so happy. Thank you, my lord. Dobra, trochę tego hajsu zebrałem jednak. Dobra, do shotguna do tego i właściwie mam wyjebane. Zobaczę sobie tylko właśnie, jak teraz będzie zmodyfikowanie mojej broni, bo mam teraz rzeczy, które niekoniecznie mi się przydadzą. Jeżeli chodzi o ten karabin, ja bym sobie... Wskaźnik laserowy? Nie chcę wskaźnika, na chuj mi wskaźnik. Usunąć, tak, usunąłbym sobie tłumik z tego mojego kałacha, ponieważ ja chciałbym móc nim po prostu napierdalać. I wezmę sobie celownik kolimatorowy i myślę, teraz powinienem być szczęśliwy. Zdejmę sobie też z mojego shotguna tłumik i dam sobie... dam sobie to. Czekajcie. Co ja teraz miałem zamontowane? Rozszerzona... A, to nie był w ogóle tłumik, okej, dobrze wiedzieć. I to był tłumik, a ja sobie zdemontowałem coś, co teraz... Dobra, pierdolę, to w takim razie nie montuję ani tego, ani tego. A to dojebałem trochę, nie to chciałem robić. Kurwa. Lurwa mać, do stosu. Coś tu innego mogę dać? Wskaźnik laserowy? Nie. Cholera, no i odzyskałem 8, a teraz przydałoby się wydać kolejny. Ja pierdolę.
Dobra, wydam na to jeszcze raz. Tak nie mam na co hajsu w tej grze poświęcać, szczerze mówiąc. Więc wyjebane. Dobra, okej. Okay. Przehandlowałem trochę, zmodyfikowałem sobie tego kałacha, żeby był, że tak powiem, pod napierdalanie, a nie pod jakieś sneaky fuckerskie akcje. Tego ziomka to chyba w ogóle ci oni nie widzą i może i dobrze, bo raczej nie byliby pozytywnie nastawieni. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Wow, okej, okay, dobrze. Czyli mamy przeciwników już na ogonie. Miło. Tutaj widzę jakieś itamzy. Cholera jasna, ja pierdolna, kurwa mać. Kto to jest? Czerwoni? Tam jest mój ziomeczek. Ja tam nie dam rady raczej do niego wejść. Dobra, YOLO. Czy on mi pomoże jakoś z nimi walczyć? To by było ciekawe. Nie można już przetrzymać granatu przy... Kurwa, ale żem tym rzucił. Widzieliście to? Gdzie ja tym kurwa rzuciłem? Świetnie. Yeah. Próbuję w nich trafiać, ale gra mi nie do końca pozwala. Headshoty też próbuję strzelać, ale gra mi nie do końca pozwala. Dobra. Wezmę sobie to lekkie zbliżenie i ten... Nie narkoleptyczny, kurwa, tylko... Jak to było? Noktowizyjny celownik, ja pierdolę, narkoleptyczne celowniki. Zaczyna mi już ostro walić na dekiel. Okej, okay, trafiłem go. Może nie w głowę, ale... Kurwa, bateria mi się wyczerpuje w telefonie, wybaczcie to pipczenie. Jak to Klocek powiedział, że mu Skyrim w menu pipczy. To walki się tutaj takiej nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie znowu taka, powiedzmy, sekwencja spokojniejsza. Wiecie, jak się do jakiejś stacji metra zachodziło, to można było pohandlować, dopiero z tej stacji się wychodziło i dalej działało. Dobra, gdzie są maklerzy pozostali? Tutaj cię widzę. Well, if they would die from a headshot, that would be really nice. Oni mają wyjebane na headshoty. Dobra, to powinno mi dać całkiem niezły efekt, szczerze. Aaaa! Mak, dobra, muszę skończyć z tym maklerem, albo ograniczyć chociaż. Już? Może już wszyscy poginęli, nie wiem. Jest taka szansa? Nie? Tam ktoś jeszcze jest? Przynajmniej tamten jeden jeszcze. To jego głowa? Dobra, spadło jego ciało. A, no tak, muzyka się wyłączyła, co oznacza... Nie! Niech to chuj. Rzuciłem. Przez przypadek. Dobrze, dobrze. Mogę sobie teraz pozbierać masę rzeczy z nich wszystkich. Co tutaj mamy? To są ci przeciwnicy dalej, czy już nie? Jest szansa, że odzyskam teraz całą amunicję, którą poświęciłem na wybijanie ich tutaj. Popatrzę sobie też w tych okolicach. Tutaj może jakiś exploring uskutecznie i uda mi się jakieś fajne zasoby odzyskać. No, trochę filtrów. Czyli jeszcze czeka mnie łażenie po powierzchni. Na to by wychodziło. Inaczej granie nie serwowałaby mi takiej ilości filtrów. O, a to ciekawe. Widzicie ten taki rozjaśniający się ekran. Uświadomiliście mi, że jest związany z tym, że im częściej go widuję, tym mogę być świadom, że większe mam prawdopodobieństwo na uzyskanie dobrego zakończenia. To miejsce na stówę mogłem przejść nikogo nie zabijając, mogę się po prostu założyć o to, ale no cóż, wyszło trochę inaczej. No i ogólnie jest dokładnie tak samo jak w pierwszej części, jeżeli nie będziemy zabijać wcale, albo zabijać bardzo, jak najbardziej ograniczoną ilość ludzi, to będziemy mieli najlepsze możliwe, albo po prostu dobre zakończenie. Dobra, zbieram ammo. Chyba więcej, za dużo już nie pozbieram. Dlatego kontynuujmy. Tu jest jakiś generator chyba widzę. O, dobra. Czasami trudno sobie trafić w to zbieranie. A, nie musiałem do tego strzelać. Mogłem po prostu... No dobra, never mind. Zbieraj tego, amunicję. Dobrze. Kucam sobie na zaś. To jakaś roślinka rośnie? Kurwa, no i nie da co mi tego zniszczyć. Dobra, chodźmy, czyżby powierzchnia. 35 minut filtrów, tyle wygrać!
no, już teraz mi się aktywowała maska gazowa, już przez nią oddycham, bo mi leci czas na zegarku. Nie, to nie jest czas, o której to nagrywam, jest teraz akurat 20:34 w środę. Środa, środa. Ja widział takie u ciebie. Polezne. Teraz rozumiem, dla czego. Filtr mi przynosi, zajebiście, no nie, co mi to przypomina? Elizabeth z najnowszego tego, Bioshocka. Siły jednego nie zawsze dostateczne. No to mi pomóż. Ty, siłę moją, gościu, zwiększę, żebym mógł drzwi otworzyć, serio? Kurwa, ile ich tam jest. Krew w umywalkach, co? Jest, towarzysz lejtenant! Jest! O, jeden tutaj przyjdzie zaraz, czy mi się wydaje? No, jest tam. Przejebane. Serio? No nie, kurwa, serio? Nie, nie dogonim, точно. Niedawno już uszli. To było dopiero, kurwa, głupie. Pomijam fakt, że zabiję ich oczywiście z nożyka na strzała. Zapomniałem kompletnie właśnie o tych nożykach. Przecież to jest tak bardzo OP. Zaraz ich wszystkich tutaj pomorduję. Pomoże mi go zabić? Wątpię. Raczej wątpię, on nie posuwa się w tej chwili do agresji żadnej większej. Czemu tu nic nie mogłem zobaczyć? Dobra, tu jestem widoczny niestety, to spierdalam, idę tą drogą. Gdzieś tutaj powinien się pojawić zaraz jakiś przeciwnik. Właśnie widzicie, łażą sobie tutaj. No chujowo zobaczył mnie. No come on, come on. Come out and play. Wyjebane. Ale powiem wam, że przed chwilą ten moment, jak tych dwóch gości obok mnie przeszło i mnie nie zobaczyło, tylko dlatego, że no bo przecież byłem w cieniu, to już mój mózg jest rozjebany na wieczność. To było po prostu głupie jak cholera, naprawdę. Ciemność ciemnością, ukrycie ukryciem, no ale bez przesady. O! Tego się nie spodziewałeś, tak jak hiszpańskiej inkwizycji, kurwa. Tak bardzo idzie ich chuja robić. Dobra, apteka. Giń. Zebrałem sobie jeszcze w środku napierdalania go ten filtr. Dobra, okej, to było trochę niefortunne, to znaczy trochę mnie dojebali tutaj, bo się strasznie dałem zrobić i siedziałem zaraz obok, ale to nic. Pozbieram sobie teraz moje nożyki, tutaj gdzieś w ogóle ten jeden powinien leżeć, którym nie udało mi się niestety trafić. Tyle filtrów mieć, tyle wygrać. O, jest tu jeden nożyk. Coś tu jeszcze słyszę, jakby to jakieś, wiecie, zwiadowce były. Gdzie ten nóż mógł polecieć? Jakoś w tą stronę powinien się udać. Kurwa, mam 4, nie 3. Bo byłem... O, tutaj coś jest. A, tu jest czwarty nożyk, dobrze. 41 minut filtrów, dobra. Raczej do końca gry mi starczy. To jakiś kibel jest? Bronie, bronie, kolejne bronie. Nie wiem, co to jest w ogóle za broń. Kusi mnie. Wygląda podobnie do tej. Nie, to jest coś całkiem innego. Zobaczmy. Oczywiście dla niepozoru wkłada poprzednią broń w ręce tego ziomka. Żeby było wszystko, wiecie, zgodne, jak ja fajnie mówię. Tirlum. Nebelebeber, o, nożyk, idealnie, tego właśnie potrzebowałem, trolololo. Widzicie, mogę sobie przejść teraz tędy na przykład i się... Opiat ludzie, znają to nas, oczyń krasny, oczyń chcą ubić. Czyli gość w taki sposób widzi ludzi, jeżeli ktoś jest dobry, to widzi ich na kolor... Znaczy, jak ktoś jest zły i chce krwi, to widzi ich na kolor czerwony? Wow. Dobra, jestem tak kompletnie niewidzialny, jeszcze jestem pod nimi, więc tym bardziej. Oni nie mają absolutnie szans, żeby mnie zobaczyć. O kurwa, ale teraz się szykuje jakieś tutaj wyjście. Co to mnie nie po siebie, kata? Nie prosto może szpiony iść. Bo akuratnie na... A co takie? No, ranger. Oni się bronią przed wejściem z tamtej strony, serio? Czekajcie, patrzę, wszyscy się patrzą tam. Czy ja dam radę przejść sobie tędy na przykład?
Да ну брехня, какой один? Если все, откуда... Ах, не дам рады, то собі вчитам чекпоінт. To, co ja teraz uskuteczniam, jest bardzo, bardzo, kurwa, niebezpieczne. Szczerze. I nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, tego ogłuszę. Postanowiłem teraz ogłuszać zamiast zabijać. Żeby lekko zwiększyć moją szansę na dobre zakończenie. Dobra, tego nie będę ogłuszał. To znaczy, poczekam aż przejdzie sobie z powrotem i po prostu się przeczmychnę obok niego. Mam ich właśnie chyba w tamtą stronę. Trasę obieram całkiem dobrą, moim zdaniem. Widzicie, oni sobie tam stoją, dwaj obok siebie. Pytanie, gdyby tamten się na przykład nie ruszał, tamtego i tak będę musiał chyba ogłuszyć. Czekajcie, zróbmy tak. Lepsze jest to, że jak tego ogłuszam, no to tamten drugi nie ma o tym, kurwa, zielonego pojęcia. No bo czemu? Czemu miałby? Tak, 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 idealnie. Dobra, dokąd teraz? Chyba tutaj innej drogi nie ma. To gdzie ja teraz zajdę, kurwa? Gdzie tu jakieś wyjście teraz stąd? Myślę, że to się podświetla. Ile jeszcze filtra mam? Dobra, trochę mam. Drzwi. Здесь тоже они. Черно-красные. Боятся тебя. I все равно chcą ubić. Ja pieprzę, jakie te tutaj sniki fakerskie akcje ta gra mi teraz serwuje, to po prostu mnie przeraża. Tylu przeciwników, tyle skradania. No albo rozpierdalania, ale jednak faktem jest, że ta gra promuje skradanie się. I to jest fakt, to widać. Bonusy za skradanie się. Gdzie to kurwy nędzy jest ten pojeb? No jacy wy mili, panowie. Dobra, z doświadczenia, już nabrałem takiej pewności siebie w tej grze przy poruszaniu się, naprawdę, ja czasami mam wrażenie, że a chuj, dobra, przejdę i tak pewnie jestem niewidzialny. Czekajcie, tutaj są takie schodki, czy to może jest jakaś taka fajniejsza trasa, która by gdzieś mnie wyżej zaprowadziła, na przykład na tą rurę? Dam radę, proszę. Byłoby fajnie, nie, ni chuj nie dam, nie dam rady stąd na pewno. A gdybym mógł wejść na tamtą rurę, to by było epicko, ale nie mogę najwyraźniej. Chyba, że jakąś inną drogą. Wonet pie. Kecia, kiedy nie kucam, to może będę wyżej skakał. O, nie. Nie, nie pozwalam się tu złapać nigdzie. Nope. No okej, trudno. W takim razie idziemy jedyną dostępną trasą, którą tutaj widzę, czyli tędy. Wybiorę sobie noże, tak na wszelki wypadek się upewnię, że mam je wybrane, co bym nie zaczął, kurwa, rzucać granatami. Sorry, ziomuś, ale nie widziałem innej opcji, jak rzucić w ciebie nożem. Nie wiem, czy dałbym radę podejść i cię ogłuszyć. A chciałem! Znaj, kurwa, moją dobroć, bo chciałem cię ogłuszyć. Dobra, kolejna niemiła sytuacja. Czy miła, niemiła, no... Wydaje się być niemiła, bo zaraz mnie ktoś kurwa zobaczy, zauważy i będę miał przejebane. No ale patrzcie kurwa na przykład na tego kolesia, serio, nie widzi mnie. Ej, trochę się chyba wjebałem, wiecie? Nie podoba mi się tutaj. Tamten mnie nie widzi. Ups. Tak, chyba już tego nie przejdę po cichaczu, ale w sumie tu nie widziałem kurwa opcji, żeby to zrobić. Chyba, że o mnie zapomną. Nie, patrzą się tutaj. Cześć. Dobra, okej, chyba nie są do końca świadomi mojej obecności. Znaczy, myślą, że o, skurwysyn, wydawało mi się, ale tak w sumie to nie jestem pewien. Dobra, idę zajarać szluga. Czasu mam w brud na te moje akcje teraz. Dalej przytrzymam sobie nożyka. Tak, ten makler tutaj widać patroluje z jakimś... wielką chęcią znalezienia mnie, ale coś mu po prostu nie idzie. Tamten u góry też ma dużą szansę, żeby mnie zauważyć, ale jakoś też mu nie wychodzi. Naprawdę nie da się jakoś tędy pójść? Kurwa, jeszcze spadłem. Nie no, znaczy ja się to jakoś specjalnie nie przejmuję, co najwyżej ich po prostu wszystkich rozjebę. Ej, ty, może tędy? Nie. Tam do tego nie wejdę, pod spód tu nie wejdę.
No kurwa, jest tutaj opcja, żeby to przejść po cichu? Czy gra daje mi jakąkolwiek tutaj ścieżkę do przejścia tego po cichu? Bo ja jej naprawdę nie widzę. Świecą po mnie latarkami, kurwa, nie widzą mnie wcale. To jest dopiero pojebane. Nie no, jak ogłuszę tego, no to już każdy to zobaczy, no to jest no wonder, naprawdę. Taka akcja, czekajcie. Czy to ma szansę w ogóle na... Ja pierdolę, udało się, nie wierzę. Czy tam ktoś dalej jest, kto mnie zobaczy? Chyba nie, idziemy. Najpierw ich zabijam, potem ich kradnę filtry. Ja pierdolę, jestem zły. No dobra, okej, w miarę mi się udało przejść. Zabiłem... Ty go znajesz. I on ciebie. Zabiłem tylko dwóch. Czy tu będzie Paweł? Skurwysyn Paweł. O! Nie, to ten zdrajca! Kurwa, to ten zdrajca, tak. Dokładnie to on. Co mi się z maską dzieje? Czy ja kurwa zamarzam? Serio? Teraz mam zamarzać? 2% baterii mam w telefonie. Co się kurwa stało? Zdarowy lesniczok. Jak się? Spokojnie? Jestem w jego umyśle. Czego nas tu вообще postawili? Dobra, ja skoczę po ładowarkę na obok tutaj do sofy, oglądajmy. Co to widno ważne. Post przyjął, bywaj. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. No nie powiem, ten dzieciak ma całkiem niezłe umiejętności. Spenetrował umysł Leśnickiego, a my teraz mamy okazję go zabić, ale... ogłuszę go. On bardzo zły. No ty praw. Ubiwać chórze. Nie będę go zabił. Mam okazję, ale tego nie zrobię. Tak, Leśnicki, ty skurwysynu. Teraz gra mi nie pozwala go już zabić. Nie ma maski. Ciekawe, czy bez maski przeżyje. To jest śmieszna sprawa. Dobra, to teraz. Zajezdnia. Dotrzyj na Plac Czerwony. Dotrzyj do Polis. No tak czy siak mam dotrzeć do Polis, ale widzę, droga tam jest daleka i kręta. Chyba mam iść tędy. Dobra, ciśniemy w takim razie. Ja jebie, jaki otwarty teren. Gdzie jest mój ziomeczek? Jakie zasoby będą na stówę? O! Metro 2034. Co my tutaj mamy? To oczywiście nie jest żadna nowość, że ta książka jest w tej grze. W 2033 też były plakaty reklamujące Dimitriego. Ale tak po prostu mówię, że sobie tam leży. Oho, kolejny chapter. Kto posiał wiatr? Miasto duchów, kurwa. Czarny odkrył dla mnie myśli Lesnickiego. Ja znaję to, co znaje on. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В Полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до Полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю.
Szczerze mówiąc, zawsze boję nazwy tego levela, więc boję się też zapewne tego, co się będzie tutaj działo. Mnogo. Nie widzą mnie, nie słyszą. Żyją i nie żyją. Очень странно. No dobrze. Let's go. Wow. What the fuck? Czy to miasto duchów odnosi się do tego, że tu są martwi ludzie po wybuchu tej wojny atomowej? Странно. Мне плохо внизу, тебе здесь. Вот, будет лучше. Co on mi zrobił? Nie wiem, szczerze mówiąc. Co się kurwa dzieje? Coś z moją maską gazową. Aha, zbyt duża radiacja pewnie tu jest. Dobra, okej, okay, never mind. Chodźmy zatem do góry. Tak jak on powiedział, my się dobrze czujemy na górze. Wow. Serio? Drzwi ktoś kurwa otwiera? Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Notatka. I znów wychodzimy na powierzchnię. Witaj ponownie, Moskwo, miasto krypt, miasto upadłych bohaterów, miasto odarte z duszy. To nie jest już moje rodzinne miasto. Moje rodzinne miasto to już przeszłość, ale jest to rodzinne miasto mojego cienia. Jakie to dziwne. Tak, no po prostu cywilizacje się odmieniły. Czyżbym tędy miał iść? O kurwa! Okej. Ty widział? Maleńki człowiek здесь. Ищи другого человека, не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Бегают тут эти дзяцяки, Jezu. Holy shit. No nie powiem, jest ciekawie, jak stąd wyjść teraz. Dam radę tu wrócić? Nie. Czyżbym miał zejść na dół? Tak. Вот, нашел. Но постарайся не убивать без нужды. Ale co znalazłeś? Gdzie żeś kurwa jest? Znalazłem to, nie zabijaj bezmyślnie. Ale co znalazłeś, Makler? Bo ja nie wiem, nie zauważyłem. Są tu cienie, dzieci. Ja pierdolę, jakie... Jaka waza. Którędy mam iść? Tam czy tam? Nie wiem, czy mam to wychodzić na powierzchnię. Czy też nie. Zaczyna słyszeć jakąś podejrzaną muzykę. Wow. Stronne. Głazami widno plucho. Cieni widno lepsze. Ja sobie tak po prostu z nim gadam, to mnie rozwala. Wow, no dobra, chodźmy. O kurwa. Niedobrze, ajajaj. Przepraszam cię, potworze, nie chciałbym cię zabijać. Wiem, że mogłeś kiedyś być super switaśnym zwierzaczkiem, ale... Niestety nie ma tak dobrze. Ja też muszę żyć. Nie znają to nas. Nie widzą. Głodni. Kurwa, bestie, nie chcę bestii. Tu idę. Źle? Niemnogo żyzni. Dzierży. Odrobina życia? What? Ja skoro. Wrócę wkrótce, to mnie nie pociesza, szczerze mówiąc. Dokąd mam iść? Gdzie żeś uciekł? Ziomuś, ja nie chcę, żebyś mnie samego zostawiał. Czemu mi to tak pipczy ciągle? Czekajcie. Tu są miejscami strefy, gdzie mi ta maska gazowa ucieka 3 razy, kurwa, szybciej, ale jaja. No dobra, nie wiem tylko jak rozpoznawać takie sfery. Ła! Ja jebie. Tego się to przestraszyłem. Maleńka śmierć. To dla twoich wrogów. Trochę się... Aha. Niedaleko. Dobra, zasoby mi dał. Nie odejdę za daleko. Ale dokąd ja mam iść? A dobra, tam jest przejście, przepraszam. No, czasami tutaj, kurde, ucieka mi ten filtr jak pojebany. Nie jestem pewien, o co chodzi. Ale chodźmy przez te pokoje do przodu. O, jest filtr. Teraz, kurde, z takimi dziwnymi strefami szybszego upływu, to nie jestem taki pewien. Aha, oglądają sobie, jak rakiety wystrzelili. Zajebiście. Patrz, mamo, fajny wielki. Moją rodzinę. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Ракеты. Слышалище? Запомнитам себе по-русски было запомню. Чекаве, чекаве. Есте паркуре. Дай мне ту вейш, дай мне ту вейш. Не дам рады.
Słyszę strzały. Nie spieszy. Jeśli można, nie ubiwaj. Pusty żywot. Oni teraz nie krasne. Uchodzą. Aha, jak nie są czerwone, to nie chcą zabijać. No dobra, okej, rozumiem. Nie no, to jak coś nie chce atakować mnie, to ja nie będę atakował tego, chyba że przeszkadza mi w dotarciu do mojego celu. To już jest inna sprawa. Tutaj drabinę jakąś widzę, czyżbym miał iść po drabinie? Chyba zdjęć tak. Można wierch. Po... Lesnice? Cholera! Wow! A, super. Już myślałem, że drabina po rosyjsku będzie jakieś... Drabina! Kurwa, łapaj się, Artiom! O Boże, będę walczył z tym chujem. Nie ma bata. Na stówę. Idealne miejsce do walki z nim. True story, bro. Siadło parę headów. Wątpię, żebym miał z nim walczyć, chociaż zresztą... Znaczy, powątpiewam, bo mogę sobie tu wejść. Gdzie ja mam, kurwa, iść? Wow. Kolejna wizja. Dziecko się bawi, a raczej popłakuje. Nie powiedziałbym, że się bawi. On do sich por nie poniął, że umier. Думает, że сейчас... Tak, rozumiem, zabiliśmy ich. Nie musisz mi tego przypominać, stary. Wow! Kurde, tego nie zauważyłem. Co tu się, kurde, dzieje? Wymienię sobie filtra. O-o, coś wali w ścianę. Nie podoba mi się to. Nie mam drogi ucieczki. Nie, przepraszam, to nie coś wali w ścianę, tylko coś przechodzi obok. Ja nie mogę, muszę tu poprzeskakiwać. Dobra, mogę iść? Mogę. Gdziekolwiek ty mnie dojdę, a nie, przepraszam, tu nie jest żadna ścieżka wyjścia stąd. Dobra, to wejdę jeszcze to piętro wyżej, o ile mi gra pozwoli. Aj, kurwełeś. Może tu? A, rzeczywiście, tu mam iść. Dobra. Ciemno się trochę zrobiło. Mogę zawsze założyć to. Kurwa, nie, to już mi się nie... O Boże. O, spoko, tunel metra. Tunel, stacja raczej. Jestem w pamięci dziecka, o Boże. Jezus Maria. To nie dzień, ty sam. A to ja? Okej. Fuck my life, Jezus Maria, tu się takie jaja dzieją, że nie ogarniam. Dobra ludzie, w takim razie muszę przełamać suspens, zakończymy sobie w tej chwili odcinek, o ile, wiecie, póki nic się takiego wielkiego nie dzieje. Tak więc mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, mnie na pewno, dzieją się naprawdę niezłe jaja, już się nie mogę doczekać zakończenia tej historii. Tak więc trzymajcie się ludzie i do zobaczenia następnym razem, bye bye.